Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sznurowa. To jest Red Crucible Firestorm. I tak, na początek może takie małe wyjaśnienia lub cokolwiek. Dlaczego tak długo nie było filmów, to znaczy no parę kolejnych dni? Ponieważ byłem cały czas zmęczony i przychodziłem do domu i po prostu zasypiałem i tak naprawdę nie miałem czasu. W sobotę byłem w pracy i byłem zmęczony i już mi się potem nie chciało, poza tym potem poszedłem do wujka na kepsa i sobie tak wesoło gawędziliśmy tam z chrześnicą, trochę czasu spędziłem i tak dalej. No i w niedzielę miałem lenia, a nie chciałem też nic nagrywać na siłę, ponieważ nagrywanie na siłę moim zdaniem jest to takie wpychanie gówna do ryja i za przeproszeniem i tyle. No, tutaj ktoś pisze, nie pisze nikt, więc myślę, że spoko, z klan nas wywalili, chyba. Nie jestem pewien. Chyba tak, dobra, nieważne. W każdym razie, teraz jestem wyposażony przynajmniej chwilowo w dwa monitory, dzięki czemu mogę sobie na cały drugi ekran wrzucić stoper internetowy, bo internetowy, ale stoper, co mi bardzo ułatwia tutaj mierzenie czasu, ponieważ stoper w telefonie czy tam w tablecie no jest to bardziej nieporęczny i tak dalej. Nieważne, w każdym razie, to znaczy, a na zegarku jak odpalałem, no to zawsze było słychać takie pipczenie i tyle. Dobra, myślę, że sobie zaczniemy, gdzie byśmy sobie tutaj zagrali? Myślę, że na Red Dawnie będzie spoko. Przed chwilą testowałem też, czy wszystko działa tak jak należy. W ogóle Red Crucible jest dziwne, ponieważ wykrywa drugi monitor jako ten główny czy coś i wiecie, takie, muszę tam wyświetlać gry w pełnym ekranie. No i dlatego gram w trybie okienkowym, ale w pełnej rozdziałce. Nie narzekam, bo jest spoko całkiem. Ty śmieciu. Dobrze, tak, chwalę samego siebie. No i stwierdziłem, że sobie gram i fajnie jest. 2 minuty się nagrywa, bardzo fajnie mi się tutaj zagląda na ten pomiar czasu cały czas, więc myślę, że dopóki będę miał drugi monitor, tak będę w takim ustawieniu grać tutaj. Myślę też, że nie wpłynie to, kurwa, dopiero w ostatniej chwili zauważyłem gościa, nie wpłynie to na jakość nagrania. No, nie powiem, że odczuwam lekki dyskomfort, ponieważ trochę mnie razi ten drugi monitor, ponieważ no, cały ten stoper, cała stronka ze stoperem jest jasna i wali po oczach, ale to nieważne. Tak, co tu mógłbym jeszcze powiedzieć? No, jeszcze raz was przepraszam za ten brak materiałów, no ale niestety też miał być jeszcze jeden materiał z BeamNG, ale się okazało, że źle obliczyłem ilość filmów, jaką w przyszłość już nagrałem i się okazało, że nie mam nic w zapasie nagranego. Spróbujemy coś tutaj strzelać. Dobra, tu nasi chyba cały czas strzelają, więc spoko. Ten w ogóle strzela w ścianę, więc spoko też. Dobra, mamy jednego. Znaczy właściwie drugiego, bo jednego jeszcze na spawnie zdążyliśmy zabić. Mam nadzieję, że nam tutaj od samolotu pleców nie zrobią, bo byłoby słabo. Aczkolwiek, gdybym sam tam się wybrał stalonem i tutaj polował na tych gości, którzy tutaj się czailiby od wrogów, no to byłoby całkiem spoko, kurwa. Nie zdążyłem ten zareagować, co jest standardem raczej na moich filmach i w mojej rozgrywce ogółem. Tak. Nie wiem o czym tutaj powiedzieć wam. No nie, no gościu przeżył, nie. Dlaczego? Myślę, że spróbuję teraz nagrać, bo jakoś tak mnie chwyciło, że o, pogadałbym sobie z wami, mimo że to jest takie no, gadanie bierne. Właściwie nie no, czynne, ale z waszej strony bierne. Nie wiem, nie znam się na tym. Więc może nie będę się odzywał. Natomiast myślę, że może mi się udać nagrać 2 odcinki z rzędu i byłoby już w zapasie, więc jej. Mam nadzieję i będę trzymał sam za siebie kciuki. Żeby nie mi się chciało.
Co ty, typie, tam robisz? Nieważne. 5 minut. Właśnie, powiedzcie, czy chcecie może takie bardzo krótkie filmy, na przykład 5-minutowe z rozgrywki, żeby sobie o akurat do śniadania czy do obiadu zjeść. Zjeść i obejrzeć. Czy może nie, to ten. Możemy spróbować coś takiego ogarnąć, to byśmy wrzucali, nie wiem, po 2 filmy dziennie na przykład. Ewentualnie byłyby po prostu przez cały tydzień. Bo w filmu render takiego 5-minutowego to ile tam? 20 minut może być? Chyba w takiej jakości optymalnej. I byłoby spoko. No, ale myślę, że nie, że raczej to nie przejdzie, ponieważ dużo z was płacze wręcz tam w komentarzach, jak wrzucę jakiś krótszy film. I dziwi mnie to, bo ja osobiście wolę takie krótsze filmy, no ale to moje akurat zdanie. Moje jakieś takie przyzwyczajenia. No nie, Jezu. Zdążyłem dosłownie zobaczyć wychylającą się głowę i już nie żyłem. Denerwuje mnie tutaj ten ping w grze. Zwłaszcza, że po pierwsze nie można go nigdzie chyba sprawdzić. Chociaż nie, chyba gdzieś tam się dało, ale nie wiem, czy to Red Crusader 2 było, czy może tutaj, ale gdzieś tam w opcjach, czy przy danych ustawieniach HUD-u. Nie wiem, nie mam pojęcia. O nie. Taki no-skill jak ja na 2 gości takich jak oni, no to mogło się to tylko i wyłącznie w ten sposób skończyć. Gdzieś tutaj widziałem czerwonego, ale nie wiem, czy on biegł tunelem, czy może już byli tutaj u nas na dachu. O, wow, headshot. Fajnie weszło. Nie powiem. Wow! Gościu już był właściwie za ścianą, jak padł, ale nieważne, nie ma znaczenia. Kurwa, nie zdążyłem zareagować. Źle, źle, źle i jeszcze raz źle. Ale też nie chcę się wychylać bezsensownie, bo mogą mnie z tamtego już daszku załatwić. Ewentualnie z przejścia między nimi. Jeśli będzie szło w parę osób, no to może być słabo. No ale wygraliśmy mecz, więc jest całkiem spoko. 7 minut, jak na razie, więc myślę, że zagramy sobie jeszcze jedną rundę akurat tutaj u wrogów. I myślę, że sobie zagramy, wiecie co, Talonem. Talonem? Sniper? Nie wiem, Talonem czy Golden Dragonem? Talonem. Talonem zagramy, tak. To będzie spoko. Mam nadzieję w każdym razie, że to będzie spoko. Nie, bo nie, o Boże, co ja zrobiłem? Jak ja jestem kurwa głupi. Wyszedłem z gry. Znaczy nie z gry, ale... O matko... Co ja zrobiłem? U czerwonych jestem, czy gdzie? U czerwonych, tylko że... A, damn. Nie dość, że mi broń nie zmieniło, to... Ach, no nieważne. Dobra, to teraz tak rozegramy sobie jeszcze jedną taką rekreacyjną rundkę. Rundkę właściwie. Właściwie to nie rundkę, właściwie to no jedną śmierć. Że to tak nazwę. Rozegramy sobie tak rekreacyjnie. Właśnie tym Sweet 16G. A już kolejną Talonem. Tak jest. O, udaj mi. Nie. Wypierdalaj z mojej ziemi. Nie. Ktoś go zdjął. Nie wiem. Ktoś mi tu macha czymś. Ej, słyszycie? Nożem ktoś macha. Nie wiem, o co chodzi. Nie mam pojęcia. Granaty rzucają. 12% życia, to jest bardzo mało. A może coś się jeszcze uda. Ja tutaj nie głosuję, czy ktoś hakuje, czy nie, bo... Nie mam pojęcia tak naprawdę, czy tak się dzieje, czy nie. O, jeszcze typa wyciągnęliśmy na 12 HP. To jest całkiem spoko. Mi się tam osobiście podoba przynajmniej. O, może kogoś zabiję? Nie, jednak nie. Często się zdarzało tak, że jak rzucałem to po parę razy, bo parę razy nawet mi się udawało zabić jakiegoś gościa. Czy tam akurat wchodził, czy schodził z tych schodów, czy po prostu się na nich czaił. Equip. Match. Join. Jej. Jej.
Gdyby nam przejęli dach, to by było całkiem spoko, ponieważ mógłbym tutaj wbić tam na tamten samolot, co wam mówiłem, i z niego strzelać. Ale skoro nie ma takiej sytuacji w tym momencie, no to sobie po prostu gdzieś tutaj przyczajemy i będziemy próbować talonem ściągać wrogów z tamtego dachu. Chociaż nie wiem też, czy cokolwiek z tego będzie. No ogólnie strasznie dużo mi subów ostatnio przybyło, bo praktycznie no niemalże 30 osób w bardzo krótkim czasie od tego, jak wbiłem 800 subskrybentów. Oczywiście to nie ma odzwierciedlenia w wyświetleniach na przykład czy coś, ale no, zawsze miło popatrzeć, że ktoś tam chce subskrybować kanał. Chociaż w większości to są puste suby, hehe. Co? Nie wiem, co tutaj z tego będzie. Już mamy stosunkowo mało amunicji do tej broni, więc też nie będziemy tym ładować na oślep. Ale tutaj akurat sobie wykorzystamy tą naszą broń drugą. Ej, gościu tutaj w ogóle ten napisał coś i tam sobie biega. Dobra, może tutaj tego talona wykorzystamy. Jakiś spoko po... kurwa! Ty śmieciu, zabił mi przyjaciela. Kurwa, nie! Dlaczego? Halo! Co się stało? Ja pierdolę. Przecież on powinien dostać w klatę przez tego typa, nie? Czy nie? Kurwa, szczerze mówiąc nie wiem, ale teraz się... Oj, teraz się zdenerwowałem. Wam powiem. Teraz jestem normalnie zły. Jestem wściekły na tą grę. Kurwa, dlaczego tak się stało? To ja nadal nie wiem. Nie mam pojęcia. Co się w ogóle odjebało, no? Pojebane rzeczy. Dobra, pobiegniemy sobie tam. Nie będziemy się skradać przez pokurwa mapy, nie? Dobra. Ale no kuźwa, powinien go trafić, no ja pierdolę, przecież co to się stało w ogóle? Gościu dostał w pysk z takiej kurwa armaty, to powinno przejść przez... Powinienem go zabić, nawet jakby schował się u sąsiada za lodówką. Za dwoma ścianami. Ale nie, kurwa. Nie trafiłem go, no ja pierdolę. Co pojebana gra. Oj, tutaj był nasz... Nasz, to znaczy... wróg. Nasz wróg, tak. Au! Kurwa, skąd? Fajnie, kurwa, z jakiś snajper mnie zabił. Ja pierdolę. Ja nigdy chyba się nie nauczę tutaj snajperkami grać. Zwłaszcza, że ciężko takim... Kurwa, jebitnym bykiem grać, jak tutaj ten talon właśnie. Ale nieważne. Kurwa. Ciężkie jest życie. Naprawdę. W takiej gwierce to zwłaszcza. Nawet nie wiem, kurwa, gdzie celować tak naprawdę. Nie wiem, co tutaj robić, no bo chciałem fajnie zagrać snajperem, żeby wam tutaj pokazać, o, fajnie się gra i w ogóle fajna broń i tak dalej. Co by się w sumie zgadzało z prawdą, przynajmniej to ostatnie, no ale fajnie się nie grał, no bo kurwa, strzelasz w typa przez nogę gościa, a gościu sobie po prostu nic z tego kurwa nie robi. No i match won. Dobra, myślę, że w tym momencie sobie wypuścimy. Wyjdziemy z tej gry i dołączymy do jakiejś innej. Na przykład na Kiewie? Nie, na Kiewie się słabo, strasznie kampi. Ja bym najchętniej tutaj dołączył do jakiegoś Azji Ben Autobach, no ale w tym momencie nie jest nam dane. Dlatego też pójdziemy do niebieskich i będziemy atakować, to znaczy mam nadzieję, że trafimy do niebieskich. Będziemy atakować sobie tych czerwonych. No, cały kurde skład. Kurwa, przecież ja wybierałem niebieskich, ej. Tak czy nie? Tak, wybierałem niebieskich, tak mi się zdaje. Kurwa, nie wiem, zobaczę jeszcze na nagraniu, ale wydawało mi się, że niebieskich wybierałem. A może... Nie, chyba czerwonych jednak wziąłem, no. Chyba czerwonych jednak wziąłem, no nieważne. No kurwa, skąd? Ej. Ha, już tutaj piszą, że hack. Czekajcie. Musimy go, kurwa, też zgłosimy, no bo...
No. Ja nie lubię tutaj systemu tego. Ej, nie, ale bez jaj. On naprawdę nie mógł nas zabić, bo ja go nie widziałem, nie? Zresztą ten. Zresztą tutaj nasi już też głosują, żeby go wyjebać. Nikt go kurwa nie lubi. Nie, 9 potrzebnych i 9 sekund do końca głosowania. Nie uda się, nie ma szans. Pierdolone debile, ja pierdolę. Dlaczego wy nie ten, nie głosujecie, żeby go wysrać? No kurwa, no. No. I widzicie, gościu ma 7 na 0, zabija skąd chce, tak naprawdę. A nie mogę go wyrzucić teraz z drugiego głosowania zrobić, bo debile kurwa za pierwszym nie chciały go wyrzucić. No to kurwa teraz gratuluję umysłu. Założę się, że te debile nawet zgłaszać nie umieją, więc. No nice aimbot, ale kurwa, żeby go zgłosić to już nikomu, nie? Kurwa, tylko ja takim bohaterem narodowym byłem. Co tutaj pisze? Wolverines chyba, nie? Czy coś takiego? Aimbot to jest. Może celuje tylko, a to jest kurwa ewidentny wallhack. Nie wiem jak to określić. Że zabija to przez ściany, no. No i ja pierdolę, oni zgłosili jakiegoś innego kurwa typa. Albo on jest nie. Ty, albo on jest niewidzialny. To by miało sens. Możliwe, że on jest niewidzialny, no. Nie no, pierdolę, no wyjdę stąd, bo normalnie nie wytrzymam. Azimen Autobahn. Ale jest bardzo mało osób. Zresztą my mamy 17 minut nagrania, więc myślę, że jeszcze tak jest 5 i będziemy się zabierać za kolejny odcinek. O Boziu. Co za kurwa debile, no nie wierzę. Wystarczy, że wbijemy jakieś 100 ponad punktów tego doświadczenia i mamy ten. Mamy. No. Mamy awans do 18 levela, ale nie wiem jak to szybko nastąpi, no bo jeśli się okaże, że tutaj na przykład też tylko hakerzy grają, no to byłoby słabo. Jeden z was ostatnio pisał mi na PW, na mój prywatny profil. Na moim prywatnym, no wiadomość do mnie prywatnie, czy będą jakieś nowe serie na kanale. Szczerze mówiąc, nie wiem tak naprawdę, ponieważ na chwilę obecną tych serii jest trochę, chcę tego Crysisa Nieszczęsnego skończyć, tylko że trochę mało FPS-ów z niego wyciągam, więc myślę nad jakimś, nie wiem, zbustowaniem komputera, tylko że nie programikami czy coś, tylko ewentualne przyspieszenie czy przyspieszenie. Chyba przyspieszenie, nie wiem. Powiem przyspieszenie, może będzie akurat dobrze. Zawsze z tym problem miałem. Mam specjalny program od AMD, od którego zresztą mam procesor i kartę graficzną. No super, no, nie zagramy, dobra. Myślę, że skończymy odcinek zaraz, tylko jeszcze dokończę swoją myśl, że może przyspieszę jakoś komputer w tym sensie, że przyspieszę mu taktowanie procesora albo coś, bo ja najchętniej kupiłbym ten nowy RAM, tylko że mi już i tak hajsu dosyć dużo uciekło, a jeszcze czeka mnie najprawdopodobniej kupno auta, jak już zrobię prawko oczywiście. No i do tego jeszcze pewnie będę chciał sobie jakąś tam bluzę kupić czy jakieś inne kurwa ciuchy i na tego hajsu ucieknie, ale też będę starał się teraz chodzić do pracy, kiedy tylko będę mógł, więc no myślę, że jakoś to wyjdzie. Natomiast to jest koniec kolejnego odcinka z gry Red Crucible 2. Mam nadzieję, że Wam się podobało, tak więc zapraszam Was do komentowania, oceniania i ewentualnego subskrybowania mojego kanału. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, cześć!